Najczęściej powtarzanym słowem to było chyba wow. To operacje z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Niesamowity krok to jest właśnie skok naprzód. Medyczne science fiction. Były to pierwsze tego typu zabiegi na świecie. Chodzi o 3 operacje przeprowadzone w Szczecinie oraz w Warszawie. Do szpitali zgłosili się pacjenci z tętniakiem aorty brzusznej. To oznacza poszerzenie głównego naczynia, która prowadzi krew z serca i rozprowadza po wszystkich naszych narządach. I jeżeli takie naczynie zaczyna rosnąć, my wiemy, że w ciągu 5 lat pęknie. Jeżeli pacjentowi tętniak pęknie, to przeżywalność jest bardzo niewielka, 10%, myślę, że to jest góra. Chirurdzy przez tętnicę udową poprowadzili cewnik. To umożliwiło wprowadzenie protezy, która spowodowała, że krew nie wpadała już do worka tętniaka. Nowością przy tego typu operacji było wykorzystanie innowacyjnej technologii. Chodzi o specjalne gogle wyświetlające w powietrzu obraz naczyń krwionośnych pacjenta w postaci trójwymiarowego hologramu. Myślę, że ta technologia jest przełomowa. Operator, który ma na głowie gogle, widzi wszystko to, co się dzieje wokół niego, natomiast hologram jest jak gdyby dodatkiem. Czyli mamy 2 rzeczywistości, jak gdyby razem połączone. Hologram może być umiejscowiony w dowolnym miejscu na sali operacyjnej, nawet na ciele pacjenta. Nowinka, która dawała nareszcie niektórym osobom zrozumienie, co się dzieje i jak to wygląda. Kiedy założyłam gogle, to naprawdę otwiera się zupełnie inne widzenie, inna perspektywa. A tutaj nagle widzimy to przestrzennie. Czyli widzimy bąbel tego tętniaka, widzimy nasze cewniki, jak są umieszczone wewnątrz tętniaka, widzimy, jak się umieszcza stentgraft. Jest to niesamowity komfort i niesamowita pomoc. Stworzenie hologramu pacjenta odbywa się przed operacją. Krakowscy informatycy wymyślili algorytmy, które przekształcają obrazy tomograficzne w hologram 3D. To oni stworzyli także specjalne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania gogli. Gogle w łatwy sposób można umieścić na głowie. Gogle rozpoznają pojedynczy gest, jest to takie zaciśnięcie, takie kliknięcie w powietrzu i ruszając ręką możemy ustawiać ten obraz w przestrzeni. Hologram można sobie ustawić w dowolnym miejscu, w dowolnej pozycji, zwiększać go, przybliżać. Te naczynia odchodzą pod różnymi kątami, są czasem kręte, mają różne blaszki miażdżycowe i jeżeli możemy to zobaczyć w trójwymiarze w trakcie operacji, to w pewien sposób nam też pomaga. Oczywiście czasami to wygląda tak, jakbyśmy łapali muchy. Posuwając się do przodu czy do tylu, jesteśmy albo w worku tętniaka, albo wysuwamy głowę spoza, że widzimy to perspektywicznie. Pokazuje dużo, dużo więcej niż takie tradycyjne badanie. Pierwszy zabieg tętniaka aorty brzusznej z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości został przeprowadzony w Szczecinie. 2 kolejne w szpitalu klinicznym przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pacjenci przebywają już w domach i czują się dobrze. To jest sprzęt, który nam ułatwia życie, skraca operację i czyni ją bezpieczniejszą. Otwiera niesamowicie wielkie perspektywy przed ułatwieniem nam pracy we wszystkich dziedzinach chirurgii.